siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set. Od naszego ostatniego nagrania mieliśmy już kilka spotkań, które można chyba śmiało nazwać spotkaniami drużyn, które powinny walczyć o medale w tym sezonie, a na pewno prezentują się na ten moment najlepiej w lidze. No i o tym, co wydarzyło się od nagrania naszego ostatniego odcinka w najlepszej siatkarskiej lidze świata. Nie wiem, czy pod względem poziomu, ale jest to liga nasza i jest to liga na pewno na dobrym poziomie i o tym opowiedzą wam Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Tak cofając się może poza ten weekend, czyli wróćmy może do tego, co wydarzyło się w zeszłą środę. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle spotkała się z Werwą Warszawa Orlen Paliwa. No i grupa Azoty Zaksa przegrała swój pierwszy mecz w tym sezonie. Przegrała ten mecz z Warszawą 2-3. No i to był chyba obok tego meczu Zawiercia z Warszawą. Wydaje mi się, że to był właśnie drugi, chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Widać, że to są drużyny bardzo dobrze przygotowane i drużyny, które no chyba nie będzie bardzo kontrowersyjną tezą, jeśli powiem, że spodziewam się tych drużyn na pewno w półfinale. Powtórka finału z roku ubiegłego i wynik wydaje się z mojej perspektywy delikatnie sensacyjny, bo wydaje mi się, że przed meczem większość obserwatorów przewidywała, że to Kędzierzyn wygra to spotkanie, ale z drugiej strony może tak tutaj powiem przewrotnie, naładowana, czy dolana do pełna drużyna z Warszawy. Chwilę po ogłoszeniu sponsora widać było to, że ta wolicjonalność jest u nich i widać było, że cała drużyna grała, bo tak obserwując ten mecz, był to trochę pojedynek Śliwki z Kwolkiem, ale Kwolkowi pomagał Tilly, a Śliwce Parody niewiele. Tak, a też wiedzieliśmy, że Werwa Warszawa Orlen Paliwa to zespół, który ma pewien niedostatek na prawym skrzydle w postaci nie najlepszej grze Jana Króla. Zaksa wydawała się zespołem bardziej kompletnym na tamten moment, a mimo tego warszawianie Kędzierzynian przełamali, to jest wciąż niepokonana drużyna tego sezonu, a Kędzierzynianie pierwsze porażki już doznali. Wydaje mi się, że to spotkanie wyeksponowało dwóch głównych bohaterów. Przynajmniej mi się wydaje, że to ponad wszystko był mecz Aleksandry Śliwka kontra Bartosz Kwolek. Też macie takie wrażenie? Tak, Kuba ma takie wrażenie, bo od tego zaczął swoją wypowiedź Filip, to nie wiem, czy to złapałeś. A ja z kolei to napisałem na Twitterze, że w pewnym momencie no te dwie postaci po prostu przerastały swoje drużyny. Że w pewnym momencie faktycznie ta dwójka bardzo młodych, utalentowanych panów w zasadzie rządziła na boisku, tak? To nawet czasem wyglądało tak, że Śliwka wybiera zagrywkę i serwuje na Kwolka, potem Kwolek atakuje zagrywką i wybiera Olka Śliwkę i tak faktycznie tak to wyglądało. No i statystyki też to potwierdziły. No, najlepiej punktujący obu zespołów i Warszawa jest już mocna, a jeszcze nie ma Artura Udrysa, to znaczy już się pojawia na rozgrzewce. To o tym Kuba może więcej, jak już porozmawiamy o tym meczu sobotnim pomiędzy Warszawą a Radomiem. No ale póki co w zasadzie bez mocnego prawego skrzydła Warszawa jest bardzo mocna. No to strach pomyśleć, co się wydarzy, kiedy tak naprawdę będziemy mieli pełne zestawienie, bo to jest dobre przyjęcie, to jest świetna gra obronna i to jest też coś dodatkowego, jakiś taki powiedzmy element, nie wiem, czy magii, czy takich powiedzmy indywidualnych umiejętności w postaci właśnie na przykład Kwolka, czy Tilly, czy czasem Piotrka Nowakowskiego, który może ich zaprowadzić, myślę, bardzo, bardzo daleko w tym sezonie. Fajnie bardzo to skomponował Anastazji, taka jest moja obserwacja. Co chciałem podkreślić, obserwując ten mecz, Prizard szybko dorasta w naszej lidze, naprawdę dochodzi do poziomu Doniutiego powoli albo bardzo szybko. Bardzo w tym meczu fajnie on zagrał w takiej sytuacji, że w czwartym secie on prawie w ogóle nie grał do Kwolka, grał tylko środkiem. Kwolek wtedy poszedł na zagrywkę i tak naprawdę złamał Zaksę, tak, bo wtedy było remis chyba w czwartym secie. On wszedł, zrobił 3-4 dobre zagrywki i potem już był na wysokiej fali aż do tiebreaka wygranego przez Warszawę. W tiebreaku Zaksa nie miała szans. Tak, mi się wydaje właśnie, że już mniej więcej w okolicach tego czwartego seta wyraźnie siadło przyjęcie Zaksy, co spowodowało dużo problemów. Odnośnie tego, co powiedziałeś o Bryzardzie, to bardzo dobrze pokazują te statystyki, jak on dobre spotkanie moim zdaniem zagrał, bo mocno wsparł się atakiem środkowych. 22 piłki do Wrony, 17 do Nowakowskiego. Ale wiesz co? Mi się wydaje, że bardzo dobrze zagrał. Ale Wrona to słabiej. Ale rozwijając twoją myśl Filip, to nie był tylko środek. Warszawa bardzo dużo gra pipem. Nie wiem, czy też tak obserwujecie, że tak, w zasadzie... Tak, z Folkiem, ale również z Tilly. Tak, i w zasadzie,
przy dwóch opcjach na środku siatki, no to i środkowym atakuje się zdecydowanie łatwiej, no bo nie wiesz, czy masz wyrwać do... Bo generalnie trudne jest złapanie samego środkowego, a co dopiero w sytuacji, w której w każdym momencie rozgrywający w zasadzie ma jeszcze dodatkowo, no mają dobre przyjęcie, no to mają najlepsze przyjęcie w lidze, już chyba można taką tezę wysnuć, no to przy tak dobrym przyjęciu, no bardzo trudno jest odczytać intencje rozgrywającego, no i właśnie to też trochę maskuje słabość tego prawego skrzydła, czyli tak jak powiedziałeś, to środek, no ale jeszcze dodałbym do tego Pipe'a. No a w Zaksie, no to też jak już wspominaliśmy, no ani nie był to dobry mecz Simone Parodiego, ani nie był to też dobry mecz Łukasza Kaczmarka, tak? Trochę próbował łatać Toniutti właśnie Śliwką tę grę ofensywną, ale to nie wystarczyło. No i spodobała mi się tutaj wypowiedź Nikoli Grbicza właśnie pomeczowa, że on nie szukał wymówek, on uznał swoją, powiedzmy, słabość swojej drużyny i po prostu już bardzo szybko wskazał to, co nie działało, tak? No i cieszę się, że jest to akurat ten typ trenera, który chyba nie będzie próbował, nie wiem, czy owijać bawełnę, czy też może, nie wiem, szukać jakichś usprawiedliwień dla słabszej gry swojego zespołu. On bardzo fajnie wyciągnął wnioski, mam takie wrażenie, no bo nie dostał szansy Kamisy Maniukły w środę, dostał ją szybko w sobotę, zaraz o tym meczu opowiemy, no ale mam wrażenie, że troszeczkę za długo na boisku był Parodi, bo widać, że on fajnie zaczął ten mecz, ale z upływem czasu trochę się męczył i brakowało takiego wejścia z ławki kogoś, kto by dał nowy impuls, tak? Czy wspomógłby bardziej Olka Śliwkę? Bo tak jak mówiłeś, Łukasz Kaczmarek 41 ataków, 15 skończył, także lekko się męczył. Także mam wrażenie, że tutaj zabrakło tego drugiego skrzydłowego. No i też Łukasz Kaczmarek momentami, mam wrażenie, trochę porzucał swoją taką standardową charakterystykę, gdzie on raczej rzadko kiedy bardzo ryzykuje w ataku. Jeśli ma jakąś trudną sytuację, to raczej stara się gdzieś, nie wiem, może nawet kiwnąć albo jakiegoś pasowanego ataku użyć. A tu na przykład końcówka drugiego seta i Łukasz Kaczmarek dwukrotnie uderzał wysoko nad blokiem i raz zaatakował aut, raz jakby na milimetry zmieścił się w boisku. To trochę moim zdaniem niepodobny do niego, że aż tak ryzykuje. No i w ostateczności jakichś super efektów to nie przyniosło. Także no faktycznie to nie był najlepszy mecz Łukasza Kaczmarka, ale już w kolejnym spotkaniu z kolei wyglądał bardzo dobrze. No myślę, że no nie wiem, gdzieś tam wskazywaliśmy i wskazujemy atut Zaksy jako, nie wiem, gdzieś tam no bardzo, bardzo ułożoną, taką zdyscyplinowaną grę. No i jak myślicie, tak może już przechodząc, bo w sumie w przyszłym tygodniu już chyba zaczynamy z Ligą Mistrzów, jeżeli dobrze kojarzę. Mhm. To jak myślicie, czy dla Zaksy, no Zaksa została trochę tym meczem, wydaje mi się, nieznacznie obnażona przez Warszawę. Czyli no jeżeli Zaksa będzie pod mocną presją na zagrywce, to po prostu z drużyną na dobrym bloku, no bo to jest taka kombinacja trochę w Warszawie, tak, że oni po pierwsze mocno zagrywają, a w dalszej kolejności też po prostu mają bardzo dobry blok. No i powiedzmy starcie tych dwóch elementów spowodowało, że po prostu Zaksy nie było, tak? I nie z każdą drużyną na pewno w Lidze Mistrzów Zaksie będzie można, czy Zaksa będzie w stanie grać tę swoją grę z powtórzeniami akcji, obiciem o blok i tak dalej, tak? No bo nie zawsze będzie w stanie obijać, ale ten blok powtarzać i tę akcję powtarzać. A chyba rywale w grupie są dosyć przyjemni, tak? Bo tam jest Friedrichshafen, jest chyba Noliko Maseik, jakiś zespół z kwalifikacji. Także... No okej, powiedzmy tak, no faza grupowa, no to jest obowiązek, żeby ta Zaksa wyszła. No pytanie, czy jak nie trafi na powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Perugię, czy Lubę, no to jak widzicie ich szanse, no bo ja nie widzę. Mnie zasmuciło w meczu z Warszawą ich blok, tak? No bo 4 bloki punktowe w 5 setach do 7 Warszawy, no też nie jest to wynik Warszawy jakiś nadzwyczajny przy Toniutim, no ale 4 bloki w 5 setach nie jest to najlepszy wynik, także to był taki problem, ale mówiąc, czy oni są tacy obnażeni, to zastanawiam się, no bo nie zagrał Semeniuk, nie dostał za dużo szans Baroti, więc mało żonglował Grbić. Nie wiem, czy gdyby żonglował bardziej, chociaż pytanie, kiedy miałby zacząć to robić, w 4 secie trochę późno, czy to by to dało trochę więcej, bo mam takie wrażenie, że to był mecz, w którym grała głównie goła 7, no i ona okej, przegrała rzeczywiście. Mhm. Znaczy, no na pewno przypuszczam, że wcześniejsze wprowadzenie Semeniuka mogłoby tutaj coś zmienić. Szuarpada Barotiego chyba również, bo też pokazał dobrą grę, także no można się teraz zastanawiać, czy to by jakoś znaczącą zmianę prowadziło, czy nie. No wyszło tak jak wyszło, ale z kolei dużo lepsze spotkanie Gędzierzynianie zagrali ze Skrobę Chotów, także już bardzo niedługo później. To no i właśnie znacznie bardziej optymistyczny mecz dla panów Gędzierzynian. Tak, no to może po dżingielku o spotkaniu Zaksy Kędzierzyn-Koźle, grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z PGS Crew Bełchatów i dżingielek teraz. 6 set. 3-0 w tym meczu sobotnim. Tak jak wspominaliśmy o Nikoli Grbiczu, on bardzo szybko wnioski wyciągnął, bardzo szybko zauważył, co było problemem jego drużyny w tym meczu środowym z Werwą Warszawa.
No i 3-0 PGS Krabbełchatów. Myślę, że ten wynik mówi bardzo dużo i mówi, myślę, po prostu sam za siebie. Dla mnie też lekko niespodziewany wynik, no bo po pierwsze Zaksa zaczęła dobrze, dobrze grał bardzo Parodi, tak? No dostał mało piłek, ale mam takie wrażenie, że widać mocno na Zaksie, czy on dobrze gra, czy nie, czy on daje radę w tym meczu, nie tylko w przyjęciu, ale też w elemencie ofensywnym. Jak dobrze zacznie i będzie to trzymał drugiego setu, to będzie dobrze to wyglądało. Zupełnie inaczej zagrał też Łukasz Kaczmarek, także to jest pewna tutaj różnica. A jeżeli chodzi o Skrę, no to chyba trochę należy tam się martwić, no bo z jednej strony tak, posłany szybko do kwadratu Ebadipur, Katić, który zaczął bardzo solidnie, też potem się męczył, kończył duet Orczyk-Szalpuk, Petkowicz też bardzo dużo piłek dostał, chyba skończył 4 czy 5 i dopiero na ratunek poszedł Mariusz Wlazu, który był tak naprawdę jedyną stoją w trzecim secie, także tutaj chyba Mieszko Gogol musi wyciągnąć wnioski. Duże kombinacji ze składem w wykonaniu trenera Gogola, bo to nawet nie w tym pierwszym meczu, ale wydaje mi się, że taką docelową żelazną parą przyjmujących w Skrze powinien być Artur Szalpuk i Milad Ebadipura. Do tej pory tego nie oglądamy. Artur Szalpuk głównie mecze spędza na ławce rezerwowych i być może to jest jakoś wymuszone przez jego dyspozycję fizyczną, ale wydaje mi się, że im szybciej tą docelową parą będą Bychotowianie grali, tym lepiej to będzie wyglądać, bo ci zawodnicy, którzy wchodzą na boisko za Szalpuka, moim zdaniem nie będą w stanie dać tyle jakości, ile ten zawodnik w formie. Także oprócz tych rotacji na przyjęciu, no to jeszcze jest rotacja na ataku, to też moim zdaniem trochę destabilizacji wprowadza, co też przykłada się na te problemy z gry, które obserwujemy. Porażka z Lubinem, porażka teraz z Zaksą, więc to zbyt optymistycznie na ten moment sezonu nie wygląda. Gdzieś na Twitterze przeczytałem taką opinię i nie wiem, czy z nią zgadzacie, czy nie, ale Łomacz przy dobrym przyjęciu tak usilnie gra środkiem, że w zasadzie rozgrywający, znaczy przepraszam, blokujący drużyn przeciwnych zdają sobie sprawę bardzo szybko z tego, że przy tych piłkach trudniejszych, no w zasadzie no tego środka po prostu raczej nie będzie. I potem na dość nieciekawych czasem procentach, nie wiem, powiedzmy w tym meczu skończyli skrzydłowi Skry, powiedzmy czy inaczej, przyjmujący Skry, bo tam Mariusz Wlazły całkiem nieźle wyglądał. Ale na ciekawym procencie skończyli, no bo tak jakoś taką taktykę Łomacz przyjął, że po prostu za każdym razem, jak ma dobre przyjęcie, to idzie pierwsze tempo. No i okej, no Kochanowski akurat... 8 punktów pierwszy set. Nie, no Kochanowski myślę, że już się zaczyna odbudowywać, w sensie to ani ten sezon reprezentacyjny nie był świetny, ani ten początek sezonu teraz, ale wydaje mi się, że już powoli wraca Kuba Kochanowski, ten którego znaliśmy. Czy z sezonu w AZS-ie Olsztyn, czy tego poprzedniego w PGS Krzebełchatów, bo on nie był słaby jakby. Są ludzie, którzy tak uważają, ale to nie był słaby sezon. Czy jeśli dobrze kojarzę, to chodzi ci o opinię Artura Skrzypczyńskiego z Twittera. On konkretnie napisał, że jeśli Skra ma bardzo dobre przyjęcie, dokładnie tak, to głównie piłki idą na środek, a jeśli to przyjęcie jest gorsze, to trudne wystawy dostają skrzydłowi, przez co oni się nie mogą rozwinąć, bo non-stop mają pod górkę. Nie dostają wygodnych piłek do ataku, nie mogą się rozpędzić. Mniej więcej w ten sposób to wyglądało i właściwie można się z tym zgodzić. Dodałbym jeszcze, że Dusan Petkowicz, który ten mecz zaczął, skończył 3 z 13 piłek, ale on w pierwszym secie na prawe skrzydło dostał piłkę dopiero w samej końcówce, a wcześniej dostawał wszystko na lewe, co jak jeszcze większość atakujących ma, że na lewej stronie siatki niezbyt wygodnie po prostu czuje się w ataku, co też komplikowało sprawę Serbowi. Przed Mariusz Wlazł on akurat bardzo dobrze zagrał, ale też mam wrażenie, że większość jego piłek była niezbyt wymagająca akurat. Tu trochę taki wyjątek, że akurat Mariusz Wlazł tych piłek wygodnych sporo dostał. No a w Zaksie Kędzierzyn-Koźle no chyba nie można nie wyróżnić Kamila Semeniuka. Wspominaliśmy o tej głębi składu też już kilkukrotnie, już w poprzednich odcinkach, poprzednich nagraniach. No i teraz wyszło na to, że to Olek Śliwka miał trudny moment. Wchodzi Kamil Semeniuk i w sumie co, no kończy 60% piłek, zaczyna serwować, nie wiem, kilka asów. No jest najlepszą postacią na boisku. I czapki z głów i myślę, że każdy trener plus ligi chciałby, myślę, takiego Kamila Semeniuka mieć w odwodzie, a co dopiero mówić jeszcze, jak masz gdzieś tam, może jak na razie w zamrażarce jakieś tam, może jeszcze nie w tej formie fizycznej, ale masz też Piotra Łukasika, który też może zawsze pomóc, więc no znowu kolejny mecz, w którym Nikola Grbicz po prostu umiejętnymi zmianami porządkuje grę swojego zespołu. No i uporządkował po tej porażce i uporządkował właśnie w trakcie z tego spotkania i to jest kolejny jakby
plusik dla serbskiego szkoleniowca, no legendy siatkówki. Tak pokrótce, tylko szybciutko, to tak trochę zupełnie inny mecz niż ten poprzedni, że tak naprawdę można by przyłożyć ścianę czy odbicie jakby przeciwne tego meczu, no bo tak Śliwka się męczyła, wszyscy inni skrzydłowi na powyżej 60%, tak i Kaczmarek, i Semeniuk po zmianie, i Parodi 8 na 9, no procent fantastyczny, fakt, że tych piłek było niewiele, głównie na pojedynczy blok, ale nie zrobiła krzywdy Skra zagrywką Zaksia. Jak nie zrobi się im zagrywką krzywdy, no to ciężko potem jest grać na dystansie czasu. Tak, to ja może tak właśnie dodając, co w sumie zaskakujące, bo jeżeli dobrze pamiętam, to nawet w naszym Jasnowidzu plus Ligi jako drużyna, która będzie najlepiej zagrywała w lidze, wskazywana była Skra. Bo Petkowicz, bo Ebadipur, bo Kochanowski, bo Kłos z kąśliwym flotem, wydawało się, że to powinno zagrać, a póki co no Skra nie ma tej zagrywki zbyt... Jeden as Katicia. Tak, póki co, i to jedyny as, tak? W tym całym meczu. No, myślę, no znowu, to też statystyka, no nie musi być zawsze pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości, no ale wiem, że Zaksy nie jest łatwo złamać przyjęciu, no ale Warszawa pokazała, że można, a Skra, no nie, więc niestety, powiedzmy, pojedynku na... Z kolei w przyjęciu dała się złamać Skra i o tym też mówił nawet trener Gogol. Kędzierzynianie bardzo dobrze trafiali w strefy konfliktu. I między innymi właśnie dzięki temu chyba udało im się bardzo szybko zdjąć z boiska Milada Ebadipura, co myślę, że było jednym z kluczy do sukcesu, bo Milad Ebadipur to jest moim zdaniem najważniejszy, chyba nawet tak bym powiedział, zawodnik w tym zespole po prostu. Najważniejsze ogniwo. Wiecie, jeszcze tak jak jesteśmy już przy zagrywkach, to i chyba przechodząc płynnie do drugiej drużyny, która grała z Zaksą na początku tydzień temu w środę, czyli Werwy Warszawa, 7 asów z Radomiem, 7 asów na 3 setach. Tak, no i może właśnie płynnie przejdźmy do tego meczu, bo Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrywa 3-0 z PGS Krą Bełchatów. Oni wyciągnęli wnioski, zobaczymy jakie wnioski wyciągnie PGS Krą Bełchatów już w kolejną środę, czy w zasadzie no, jutro, bo nagrywamy we wtorek 26 listopada. Już jutro kolejna szansa dla PGS Krą Bełchatów na odbicie, no ale z rywalem w gazie, tak? Czy w zasadzie rywalem w paliwie, jeżeli mogę tak to ująć. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, Cera, Atenea, Czarni Radom. Po dżinglu opowiemy o tym spotkaniu. 6 set. 3-0, jak już Kuba wspomniał, 7 asów. Zanim jeszcze zaczniemy, tutaj może pokłony dla Michała Ruciaka, bo gdzieś tam nam umknęło to w poprzednich odcinkach, nawet chcieliśmy o tym opowiedzieć, a jakoś potem nas wir nagrania wessał i już powiedzmy nie wypuścił. I 500 spotkań w plus lidze, zaczynając od pozycji przyjmujących. Ja jeszcze pamiętam taką małą historię, jak The AZS Olsztyn w 2004 roku w półfinałach z PGS Krą Bełchatów grał, no i właśnie w tych barwach tej PGS Krą Bełchatów Michał Ruciak. No to wtedy, chyba jeżeli dobrze pamiętam, było 2-2 w meczach, 2-2 w setach, mecz wyjazdowy w Bełchatowie, wchodzi Michał Ruciak na zagrywkę, chyba od stanu 13-8 robi się 13-13 i powiem szczerze, że to chyba zapamiętam do końca życia, powiedzmy te emocje, które Michał Ruciak we mnie wtedy wyzwolił, jak ja przed radioodbiornikiem wtedy jeszcze z tatą śledziłem przebieg tych ostatnich kilku piłek. No i to jest takie właśnie moje wspomnienie. Macie jakieś swoje własne wspomnienie z Michałem Ruciakiem? Tak. Dużo później, 2011 rok, Puchar Świata w Azji, mecz Polska-Włochy, zdjęty Kurek i nie wszedł Michał Kubiak, a wszedł Michał Ruciak. Nie wiem, czy on dostał jedną piłkę w ogóle do ataku w czwartym i piątym secie od Pawła Zagumnego, ale jego seria zagrywek w tiebreaku pozwoliła nam odskoczyć i dzięki temu wygraliśmy. I pamiętam nawet, że w tym meczu to właśnie Michał Ruciak dostał nagrodę takiego MVP meczu. To była taka, pamiętam, japońska taka zabawka, którą się dostawało po tym meczu. Tak. No to ja akurat muszę wam powiedzieć, że nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jakiejś specjalnej historii związanej z Michałem Ruciakiem, ale te 500 spotkań rozegranych na pewno robi wrażenie. No i ukłony dla tego zawodnika. Chociaż... Tak, chyba kilku... Nagrodę za 500 spotkań dostał odpoczynek w meczu z Warszawą. Bo te 500 spotkanie to było spotkanie w zeszłą środę. On wtedy wyszedł na boisko, wtedy Czarni Radom wygrali swój mecz, no i on też dostał nagrodę MVP. No zakładam, że to jakaś tam forma uznania dla właśnie jego bardzo okazałej kariery sportowej. No i Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, no
powiedzmy, skończyły się celebracje, skończyło się świętowanie. Michał Ryczak usiadł na ławce, a CR Atene, a Czarni Radom przegrali 0-3. Bardzo dziwna decyzja Roberta Prygla, czy dziwna? Zaskakująca, przynajmniej dla mnie. Te decyzje personalne były trochę niespodziewane, no bo właśnie, no Michał Ruciak na ławce, Karol Butryn... W pierwszym składzie Bartosz Firszcz, Michał Kędzierski, Michał Filip, to raczej mało kto by postawił na taką wyjściową szóstkę czy też siódemkę Rademem. Doszukujecie się w tym jakichś, nie wiem, podtekstów, nie wiem, przed na przykład meczem z Jastrzębiem w środę? Wiesz co, chyba trener Prygiel mówił, że tu nie było żadnego podtekstu, że liga jest długa, że jest bardzo wymagająca, co chwilę grają, chciał, żeby inni gracze też byli w rytmie meczowym, że to nie było podawanie na początku meczu ręcznika. No i Michał Filip pokazał, że grał w Arenie Ursynów, bo naprawdę trzymał tak naprawdę atak jako jedyny w tej drużynie i rzeczywiście gro punktów zdobywał. Jeżeli chodzi o ten mecz, co jeszcze mogę powiedzieć tak z mojej perspektywy osoby, która była na miejscu w hali, to że bardzo, bardzo dobrze wyglądała zagrywka Flody drużyny z Warszawy i zupełnie tu nie byli oszczędzani przyjmujący, bo i Mateusz Masłowski i Bartosz Firszcz od początku nie byli oszczędzani i tak naprawdę na tym budowała swoją grę Warszawa. Dlatego chyba też postanowił postawić na Patryka Niemca kosztem Andrzeja Wrony, trenera Anastazji. Ja się zastanawiam, czy to nie będzie permanentna zmiana. Nie wiem, co wy uważacie. Czy tak Patryk Niemiec w ogóle zostanie częściej serwującym drużyny z Warszawy, więc to potwierdza właśnie to, co ty, Piotrek, mówisz. Kuba. Przepraszam, Kuba. A wydaje mi się też, że Michał Ruciak, okej, teraz dostał wolne, podobnie jak kilku innych siatkarzy, ale oni raczej do składu wrócą, bo właśnie Mateusz Masłowski na przykład na flotę jest, mi się wydaje, że bardzo wrażliwy. I może faktycznie raz tak było, że trener Prygiel po prostu, wiedząc jak często Rademianie grają mecze, chciał kilku swoim siatkarzom dać odpocząć, ale poza Michałem Filipem to dało bardzo zły skutek, bo Czarni zagrali bardzo słabo. To w zasadzie wszyscy bez wyjątku, tak? No jakby kolejny mecz, w którym Warszawa, to znaczy nie wyciągałbym też aż tak daleko idących wniosków, bo tak jak wspomnieliśmy, ten Radom osłabiony, no ale ich przewaga na boisku w zasadzie była no niepodważalna. W zasadzie, no gdyby nie Michał Filip, to myślę, że mogłoby się to skończyć jakoś tam wynikiem dość kompromitującym, a tak to w zasadzie tylko on trzymał ten wynik punktowy w taki sposób, że w zasadzie na zakończenie meczu, no to patrzysz niby w te liczby, patrzysz na liczbę zdobytych małych punktów przez Radom i sobie myślisz, no może był tam punkt zaczepienia. No nie, nie było. Nie było punktu zaczepienia. Warszawa była lepsza w zasadzie od początku do końca. Szybciutkie jedna taka kwestia, bo też przyuważyłem od razu na rozgrzewce Artura Udrysa, który jeszcze nie jest przygotowany do końca fizycznie, bo te ataki to były bardziej plasy. Jedna rzecz mnie zastanawia, o tym dyskutowaliśmy na Twitterze. Jak będzie grał Blizzard z tym Udrysem? No bo on tak naprawdę... Wszystkie wystawy idą przed siebie, tak? Bardzo szeroko idzie zawsze, prawie zawsze szeroko idzie środkowy i de facto bardzo często jest nakładane lewe skrzydło na środkowego, przez co Tili czy Kwolek grają na bloku, który jest jeszcze pływający. I teraz jestem ciekaw, na ile ta gra będzie się przesunie na grę do tyłu. Czy będzie tylko tak, że wszystkie piłki nie rozegrane będą szły do Udrysa, czy to będzie jakaś kombinacja? Jestem bardzo ciekaw. Czy to zawodnik, który chyba bardzo dobrze radzi sobie po prostu z wysokich świeczek i wielkiej kombinacji to nie będzie wymagało, bo jak kojarzę go z Fakieła, czy chociażby z klubowych mistrzostw świata, no to jest taki właśnie typ, który niekoniecznie musi mieć rozegraną piłkę, tylko wystawi mu się wysoką, długo lecącą, no tak, wyjdzie w górę i uderzy. To Antoine Blizzard będzie musiał przejrzeć swoje notatki z poprzedniego sezonu, zobaczyć jak wystawiał do Bartka Kurka i otworzyć to z Arturem Udrysem. Albo jeszcze wyżej. Albo być może ta gra byłaby jeszcze wyższa. No właśnie, no w Warszawie Patryk Niemiec gdzieś tam przed sezonem też, czy nawet ten poprzedni sezon pokazywał jakąś tam skalę talentu młodego środkowego. Myślę, że Andrzej Wrona akurat no nie ma tak dobrego początku sezonu. W sensie mógłbym powiedzieć, że dobry początek sezonu ma Blizzard, Nowakowski, Kwolek, Tili, na pewno Wojtaszek, a wydaje mi się, że Wrona jednak gdzieś tam, powiedzmy, może nie we wszystkich spotkaniach, ale przynajmniej w części z nich, no nie dawał drużynie na pewno tyle, ile na przykład Patryk Niemiec w tym meczu wczorajszym. No i ciekaw jestem, czy to jest zwiastun, może nie wiem, jakiegoś, nie wiem, zmiany na, powiedzmy, mocniejszej, czy to jest tylko i wyłącznie taka zmiana na jeden mecz, nie wiem do końca. Dla mnie też po prostu się odkowy... Mecz przedwczorajszym, bo to był mecz niedzielny, a nagrywamy we wtorek, żeby nie zamieszać za bardzo. No w każdym razie okej, no miałem na myśli mecz wczorajszy jako mecz z poprzedniej kolejki. Tak, tylko dla mnie jako obserwatora z Gdańska Anastazjego to jest po prostu środkowy mega, nie z jego bajki, także taka moja krótka konkluzja.
No i dobra, i co? I może tą krótką konkluzją zakończymy. No, myślę, że nie ma co się rozwodzić więcej nad tym meczem. Znowu dobry mecz Kwolka, znowu dobry mecz Antoana Blizzarda, który też tam i atakiem, i blokiem, i zagrywkami. 7 punktów. Zagrywkami gdzieś tam dokładał, więc te 7 punktów to było więcej niż spora część zawodników, albo wynik, nie wiem, 7 punktów w Radomiu to był naprawdę bardzo dobry wynik punktowy w tym meczu. No to jeżeli Antoine Blizzard zdobywa 7 punktów, a tych 7 punktów nie zdobywają skrzydłowi Radomia, no to niech to posłuży za komentarz do tego meczu. No i tyle. Dżingielek, a zaraz kolejny mecz. Szósty set. Jastrzębski Węgiel 3-0, Luron Virtus UMC Zawiercie. No nie tego się spodziewaliśmy, nie to przewidywaliśmy. Efekt nowej miotły, Luke Reynolds, chyba tymczasowy trener, ale no w tym swoim tymczasowym pobycie na ławce trenerskiej ma skuteczność jak na razie w Jastrzębiu 100%. 3-0. No i mecz w zasadzie bez większej historii. No ale większa historia to chyba stała tak naprawdę za składem, który wystąpił w Zawierciu. Tak, bo pamiętam, nagrywaliśmy zwiastun szóstej kolejki w środę, kiedy grała drużyna z Jastrzębia z Bydgoszczą, no i 2 godziny później gruchnęła wiadomość, że Roberto Santilli zakończył współpracę z Jastrzębiem. Prezes Gorol postawił na Luka Reynoldsa, który, nie wiem, w 2 dni tak trafił do głu zawodników, to mnie trochę zastanawia, tak, no bo chyba, że rozwiązaniem nie jest Luka Reynolds, a jest Julian Linel, który wszedł i wyglądał bardzo dobrze i tą grę ustabilizował, no bo jest jedno albo drugie rozwiązanie, innego dla mnie nie ma. Nie zawsze rozwiązaniem dla Jastrzębskiego Węgla będzie nieobecność no, 2 kluczowych, czy 3 w zasadzie skrzydłowych Zawiercia, no bo wychodzi na boisko Pęczew, wychodzi na boisko Ferenc i wychodzi na boisko Bociek. No nie ma Malinowskiego, nie ma Walińskiego, nie ma Ferreiry. Ferreira chory, Waliński też z jakimiś tam problemami przedmeczowymi, z jakimś tam wirusem się zmagał, chyba jakąś tam powiedzmy jelitówką. No i na pewno też był osłabiony, no i musiał w końcu do niego sięgnąć Mark Lebediew. No i pytanie, czy to jest zwiastun tego, że Jastrzębski Węgiel wchodzi na jakieś tam swoje normalne obroty, czy to po prostu był słaby mecz Zawiercia z, powiedzmy, wyrwanymi zębami trzonowymi, może tak. Znaczy tak, na pewno chory był Ferreira i on się do gry nie nadawał. Z kolei Marcin Waliński do Jastrzębia dotarł w dniu meczu. I też jakieś problemy zdrowotne lekkie miał Mateusz Malinowski, więc to jakby jest wyjaśnienie wszystkich tych roszad kadrowych australijskiego trenera właśnie Zawiercia. Sądzę, że to jest tak trochę pół na pół, bo raz, że Zawiercie grało bardzo słabo, ale też gra Zawiercia nie wpływała w 100% na grę Jastrzębia, które po prostu to, co miało po swojej stronie, bardzo dobrze potrafiło wykorzystać. I też to, jak wyglądało Zawiercie, znaczy, przepraszam, Jastrzębie, to już dawało dużo pozytywów po prostu, że jak mieli piłkę po swojej stronie, to Kampa rozgrywał znakomicie, potrafił bardzo dobrze wykorzystywać swoich skrzydłowych, ale też środkowych, a to aż takie oczywiste w poprzednich meczach nie było. Jedynie co, to wydaje mi się, że nadal Tomasz Fornal nie zagrał dobrego meczu, a reszta już bardzo dobrze wyglądała. Tak, no środkowi to akurat całkiem nieźle wyglądali z Kampą w tych poprzednich spotkaniach w zasadzie, no tylko oni wyglądali dobrze w ofensywie. No teraz wrócił faktycznie Linel, no i chyba no modlął się o zdrowie Francuza w Jastrzębiu, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę 60% wartości tego zespołu, może jeśli chodzi o moc na skrzydłach. Takie mam wrażenie, skrzydła, że... Tak. Takie oczywiście, no bo tam nie mówię, że środek czy Kampa, ale jeśli chodzi o skrzydła, to jeżeli Linel gra dobrze, to i Konarskiemu gra się dobrze i po drugiemu przyjmującemu też gra się dobrze, no środkowym też gra się dobrze. No i widać było to po grze Jastrzębskiego Węgla, że to chyba było to brakujące ogniwo, więc będą chuchać, dmuchać na zimne, chociaż sam Francuz przyznał po wywiadzie pomeczowym, że on jeszcze nie do końca w takim 100% mocnym treningu, no ale wytrzymał fizycznie to starcie. Panowie, kto trenerem? Takie, może podebatujemy minutkę, kto trenerem waszym zdaniem będzie? Lux. albo Jan Sacz, zwany także Janem Suchem. I będzie zaczynał każdy odpowiedź. Od naszego dżingielka, nie? Tak poważnie, Kowacz, czy Bernardi, czy jeszcze ktoś inny? Bo chyba to jest 2 głównych kandydatów. Grzegorz Ryś? Może Nawrocki będzie wolny wkrótce, wiecie. Jeden trener złożył polski aplikację. Nie, no może
może polską myśl szkoleniową, znaczy mówimy to oczywiście bez żadnej szydery, odrzućmy, bo raczej już tacy kandydaci się po prostu w mediach nie przewijają, ale tych nazwisk dosyć dużo i ja dzisiaj nie mam swojego faworyta, bo wybierać między, nie wiem, Bernardim, Kowaczem, Raulem Lozano, Danielem Castellanim, Alberto Giulianim i tam jeszcze pewnie z dwa nazwiska można by było poszukać, to jakiś jednoznaczny wybór mi do głowy nie przychodzi, bo to wszystko są bardzo dobrzy trenerzy po prostu i na kogo by nie padło, to sądzę, że to nie będzie zły wybór Jastrzębia. No, Adam Gorol chyba troszkę zakochał się w Lolo Bernardim, tak mi się wydaje. Parafrazując, czy też tak, przypominając. Tak, przypominając tam... Na kanwie Legii Warszawskiej przykład właśnie, że to kto to był ten? Odzidzia Ofoe, tak? Tak, że chyba Odzidzia Ofoe się trochę, że nie przewidzieliśmy, że Odzidzia Ofoe trochę zakochał się w Warszawie. No to trochę zakochał się chyba w Lolo Bernardim też Adam Gorol i nie wiem, no w sensie może moglibyśmy wróżyć z fusów, no ja żadnej wiedzy insiderskiej nie mam, więc pozostaje czekać na rozwinięcie. Trochę się, tak powiem, gubi w zeznaniach prezes Adam Gorol, bo co czytam z nim jakiś wywiad z innych źródeł, to mam wrażenie, że on mówi coś trochę innego. Może nie jakoś bardzo, ale trochę innego. Sam do końca chyba nie wie, do kiedy będzie pracował Luke Reynolds. W jednym wywiadzie mówi, że nie może zdradzić nazwisk, w innym wywiadzie sypie nazwiskami, więc tak trochę mam wrażenie, jeszcze brakuje takiej jasnej, klarownej wizji, więc może jeszcze trochę poczekamy na nowego trenera Jastrzębia, ale na razie Luke Reynolds 100% skuteczność w Jastrzębiu. No i myślę, że... poszukał w Berlinie, z którego został zwolniony. I też... Na co na pewno warto zwrócić uwagę, no to Luke Reynolds raczej nie będzie krytykował swojego trenera do przygotowania fizycznego. To sami nie. No wow, dzięki Kuba za wytłumaczenie tego żartu. No dobra, i może tym pozytywnym, śmiesznym akcentem, może najpierw werbelek. Nie wiem, czy dla mnie, dla Kuby, dla całego szóstego seta, dla całej ekipy. No i myślę, że o tym meczu chyba nie ma co się więcej rozwodzić. No ja Zawiercie po prostu nie było sobą. Być może nie zjadło Snickersa przed meczem, a Jastrzębie... Dla mnie to w ogóle Zawiercie wyglądało po pierwsze bardzo źle fizycznie, bo to minęło w sumie też chyba istotna sprawa, że 48 godzin wcześniej oni grali wcześniejszy mecz ligowy, więc bardzo mało czasu na odpoczynek, a dla mnie wyglądali po prostu jakby te 48 godzin spędzili w siłowni. Tak, a Jastrzębski Węgiel z kolei tymi Snickersami się obżarł, no bo tak jak na początku sezonu, no chyba ich nie miał, tak teraz faktycznie już byli sobą. I to był chyba pierwszy mecz, który można było powiedzieć o Jastrzębiu, że oni naprawdę od początku do końca byli sobą. No to dżingielek i przenosimy się na daleki północny wschód. Szósty set. Ślepsk Malów Suwałki, Indyk Pola ZS Olsztyn. Chyba największa niespodzianka tej kolejki. Chociaż nie, no w sumie ten mecz Jastrzębskiego Węgla też był zaskakujący, ale Ślepsk Malów Suwałki, otwarcie nowej hali. Byłem na tej hali, byłem incognito. Nie wiem, czy może ktoś, kto mnie zna, to mnie zauważył, ale... Tak, hala? Ja cię zauważyłem. Zauważyłeś, tak? Dobra. Nie wiem, dlaczego w czarnej koszulce byłeś, ale może... Dobra. Bo nie wiem, to może już przewidziałem tę żałobę pomeczową, tak? Już znaczy właśnie to chciałem powiedzieć, ale nie chciałem tak jednoznacznie. No, stwierdziłem, że te barwy przybiorę, a może wysyłają mnie na mur, skoro byłem na północy dalekiej. czarna straż. Ślepsk Malów Suwałki, piękna hala. Naprawdę. Mógłbym się zachwycać, ale nieskończoność, ale no to jest bardzo odpowiednia hala. Ja nie lubię tej polskiej megalomanii halowej. Nie lubię polskiej megalomanii stadionowej, nie lubię, gdy te stadiony są niedopasowane do potencjału ludzkiego, demograficznego. Suwałki nie są dużą miejscowością, Podlasie nie jest jakoś bardzo gęsto zaludnione. Ten rozmiar hali jest bardzo fajny, to jest bardzo funkcjonalna hala. Wiadomo, że oczywiście jeszcze jakieś tam pewne wykończeniówki w środku, gdzieś tam trochę betonem momentami ta hala straszy, ale jest naprawdę bardzo funkcjonalna, bardzo przyjemna do grania, dobrze ogląda się z niej spotkania, no mówię, mógłbym mówić więcej i więcej i więcej, no ale akurat jeśli przed meczem wychodzi ksiądz i poświęcił halę, no to akurat chyba Bóg był w tym meczu z Suwałkami. Wiesz co, pocieszę cię tylko z jedną rzeczą, bo w Ergo Arenie dalej są fragmenty betonowe, a hala jest otwarta od 8 lat, także... No wiesz co, tak, no ale to jest hala, która ma 12 tysięcy, czy tam nie wiem ile tam mieszka, ile tam kibiców może wejść, no ale w każdym razie paręnaście tysięcy. Więcej betonu do niej trzeba było. Dokładnie, więc no powiedzmy, że
jeżeli 8 lat nie byli w stanie tego zrobić, no to jak w rok się w suwałkach się z tym uporają betonem, to będzie super. Ale niezależnie od wszystkiego, bardzo fajna hala, fajna atmosfera, bardzo, bardzo też pozytywni kibice Suwałk, nie zblazowani, nie jacyś tacy, nie wiem, przeświadczeni, nie wiem, czy nie wiem, ksenofobiczni, czy w jakikolwiek sposób, tylko same przyjazne doświadczenia. No może bym pozbył się trąbek, tak, bo to nie jest akurat moja bajka, szczerze przyznam, jeżeli chodzi o prowadzenie dopingu, ale niezależnie od tego wszystkiego, udane otwarcie dla Suwałk, udane otwarcie dla kibiców, udane otwarcie organizacyjnie, zjechała się tam praktycznie cała wierchuszka ligowa i oby powiedz, tak dalej. A powiedz, jak w tej nawet nie było mi tak bardzo smutno, że AZS Olsztyn przegrał, no bo po prostu z uznaniem po prostu cieszyłem się z tego, że gospodarze wygrali ten mecz. A jak to wyglądało z twojej perspektywy gra Olsztyna? No bo tutaj się rozpływałeś nad infrastrukturą, a jak gra Olsztyna? No to chyba gra Olsztyna to chyba ten element, który najmniej przystawał do atmosfery tego święta. Tak bym powiedział. W sensie, no to nie był Olsztyn, który w sensie, to nie był dobry Olsztyn, a ten Olsztyn i tak spokojnie dzięki tam zmianom Mateusza Miki i Remka Kapicy mógłby doprowadzić do tiebreaka. Nie było bardzo daleko. No ale, no nie wiem, no jeżeli się psuje 25 zagrywek w meczu, to myślę, że w zasadzie nie ma o czym mówić. To był dla mnie bardzo podobny mecz do tego, który był w Zawierciu grany. Przegrany przez Olsztyn, czyli też, no powiedzmy, Mika, który wszedł tam w rolę Wojtka Żanińskiego, który był bardzo skuteczny. Znowu nie było Hadrawy skutecznego. Aż tak skutecznego. I znowu nie było zagrywki Olsztyna. No i nagle, no, a Suwałki tę presję zagrywką wywierały. No i, no już kolejny mecz, w którym obserwowanie Pawła Woickiego, który się męczy, biegając gdzieś tam na trzeci, czwarty metr i próbuje coś z tego uszyć, to naprawdę nie było przyjemne dla mnie, jako dla kibica Olsztyna. Ja tak tylko może tutaj zacytuję naszego kolegę Michała Kwietny-Bemdowskiego, który na Twitterze napisał: ciekawe, czy 14-letni Remek Kapica, jak oglądał ten mecz, znaczy jak oglądał finał Mistrzostw Świata, to sobie wyobrażał, że gdzieś tam w Suwałkach będzie ratował punkt, próbował z Mateuszem Miką i Sejadem. No chyba nie, ale to też jest takie piękno sportu, tak, że gdzieś tam my nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć tego, co będzie za jakiś czas. My nawet nie byliśmy, panowie, w stanie przewidzieć, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, że Mateusz Mika wróci w takiej dyspozycji. Ale pamiętam jeden z naszych odcinków wcześniejszych i przychodzi mi do głowy takie powiedzenie: uważaj, o czym marzysz, bo możesz się to spełnić. Może akurat nie marzyliśmy, aż takiego słowa bym nie użył, że chcemy zobaczyć Remka Kapicę w kilku akcjach w ataku, bo widzieliśmy go głównie na zagrywce. No ale teraz faktycznie tak było, że Jan Hadrawa grał słabo i Remek Kapica swoją szansę w ataku dostał i moim zdaniem bardzo pozytywnie się pokazał. Tak, no to coś, co uważam, że zwiastuje też skalę talentu po raz kolejny. Zresztą już mówiliśmy o tej zagrywce. Teraz kolejny tak element układanki, jakiś taki mały, powiedzmy, do odkrycia. To wydaje mi się, że on nie popełniał dużo błędów. On się nie podpalał, on, no nie wiem, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tylko raz został zablokowany. Chyba ani jednego błędu też nie popełnił w ataku. No i generalnie jak przychodzi młody zawodnik, no to gdzieś tam ta tolerancja dla błędów jest oczywiście większa, a tutaj nie trzeba było specjalnie tych błędów tolerować, bo ich po prostu nie było. Czy 8 z 14 skończonych piłek tylko raz dał się zablokować, błędu faktycznie nie zrobił, a to jest trochę inna statystyka niż pamiętam z kilku jego spotkań juniorskich, gdzie jednak jego warunki fizyczne, jego dynamika i siła uderzenia sprawiały, że oprócz tego, że atakował spektakularnie, to też zdarzało mu się spektakularnie nadziać na blok. I akurat w tym spotkaniu to się nie zdarzyło i bardzo pozytywny obraz Remigiusza Kapicy z tego spotkania wypłynął. Podobnie zresztą jak Mateusza Mikę, którego trzeba za to spotkanie pochwalić, bo wszedł i można powiedzieć, że przywrócił jakąkolwiek, chyba można powiedzieć, nadzieję Olsztyna na jakikolwiek pozytywny wynik. Skończyło się tylko tym, że Olsztyna nie wywieźli jednego seta. Tak, ostatnia myśl o Remku Kapicy była taka, że mi na przykład, nie wiem, duże wrażenie na mnie zrobił, no, tam, jeżeli dobrze pamiętam, taki atak wykonany po prostej z lewego skrzydła. Nie miał dużo miejsca pomiędzy antenką a blokiem, musiał być bardzo precyzyjny i był bardzo precyzyjny, no i bardzo mocno się tam wbił w parkiet. Przypuszczam, że niewielu zawodników w ogóle na taki atak by się zdecydowało w takiej sytuacji, akurat po takim wąskim korytarzu po prostu z lewego skrzydła, jeszcze tym bardziej szacunek. Więc wydaje się, że faktycznie Hadrawa może mieć odejście, tylko no, że jeżeli nie gra Hadrawa, jeżeli nie gra Żaliński, no to nawet ta dobra postawa Mateusza Miki no nie wystarczała. No plus powiedzmy ta zagrywka, tak, no mówię, 25 punktów, czyli no co by nie mówić, jeden set oddany Suwałkom. No i, i no co i na... warto od razu
podkreślić, moim zdaniem to nie było jakieś świetne spotkanie Śremska-Malowcy walki. Też tak nie uważam. No tam w zasadzie, no co, wyróżnisz Takfama, który, no nie wiem, blokował raz za razem Olsztynian, w szczególności w tych pierwszych dwóch setach. Można wyróżnić Tuanigę. No a w sumie tak, ani żaden z atakujących nie był wybitny, ani Nikolas Szerszeń też nie zagrał jakiegoś nieprawdopodobnego spotkania. Rolkę solidnie. No i wydaje mi się, że tym bardziej wydaje mi się, że to raczej świadczy o tym, że to Olsztyn przegrał ten mecz, a nie Suwałki wygrały go jakoś swoją bardzo dobrą grą. To nie wiem, czy się zgodzicie z tym. Tak, tak. Znaczy mi się wydaje, że tak, a odnośnie tych atakujących Suwałk, to mi się wydaje, że dobrą zmianę dał Szwaracki, który zwłaszcza chyba w końcówce trzeciego seta się bardzo dobrze prezentował w ataku, dostawał trudne piłki i sobie poradził. Jak na razie dość rozczarowujący Bartłomiej Bołądź, no i ten Patryk Szwaracki. Tak, i to w skali w ogóle całego sezonu, nie tylko w tym meczu. Ja jestem zawiedziony Bartłomiejem Bołądziem, chociaż też mogę powiedzieć, że jakoś bardzo dużo od niego nie oczekiwałem, ale spisuje się poniżej i tak. Wiesz co, na pewno w starciu tych graczy, którzy aspirują o bycie w szerokiej kadrze Heinena, no to na pewno Filipiak wygląda lepiej i Malinowski, który nie był rok temu, też wygląda lepiej. No zdecydowanie. To może domykając dyskusję o spotkaniu Ślepsk-Malow-Suwałki, Indyk Polazetys Olsztyn, 3-1, udana inauguracja, bardzo fajna hala, polecam wszystkim do tej hali się przejechać, zobaczyć jak to wygląda, mają piwo. Jakie? No nie wiem jakie, ale z nalewaka. Było smaczne, więc było zimne i było smaczne i bardzo, bardzo, bardzo polecam w takim układzie wszystkim. No i jaką pojemność ma ta hala, pamiętasz? Bo nie zapamiętałem. Wydaje mi się, że to jest okolice 3000 miejsc. Tak, mi się też się kojarzy w okolicy 2200, ale okej. Okay. Wydaje mi się, że 2,5, 3, jakoś takie wartości mi utkwiły w pamięci. Dobrze, Ale w każdym razie, no, hala chyba pełna była, a już czytałem wiadomości, że na kolejne spotkanie bilety elektroniczne się wyprzedały, więc to dobry znak. To dobry znak i ja bardzo się cieszę, że nowy ośrodek siatkarski tam na tym północnym wschodzie się pojawił, bo powiedzmy już mam dość tych wyjazdów na południe. Według strony plusliga.pl ilość miejsc 2165. Okej, okay, no to nie wiem, może jakieś dostawki, nie wiem do końca. Miejsca siedzące. Okej, okay, to zobaczymy, no nie wiem, no ale nie, w każdym razie wydawało mi się, że gdzieś tam ta cyfra, liczba większa mi się utkwiła w pamięci. Pozostałe spotkania szóstej kolejki, Kuprum Lubin 0-3 z Treflem Gdańsk. Trefl Gdańsk bez Pawła Halaby, z tego co wiemy, to skręcona kostka, ale świetnie zastąpił go Jakubiszak, świetnie zastąpił go Filipiak i w zasadzie Kuprum Lubin poza pierwszym setem, gdzie tam chyba wypuścili, już nie 23-20. Tak, 23-20 wypuścili, to w zasadzie Trefl Gdańsk, potem już ten drugi i trzeci set pod kontrolą. No i też można powiedzieć chyba pewne zaskoczenie, chociaż nagle okazuje się, że ta Wisła Bydgoszcz to jeszcze będzie kąsać i ukąsiła tym razem GKS Katowice u siebie. 2-3 co prawda porażka Wisły Bydgoszcz, no ale to już są 3 punkty zgromadzone do ligowej tabeli. Czy dla nich szkoda, bo prowadzili 2-0, nie? Prowadzili 2-0, ale chyba głównie za sprawą świetnie grającego Jakuba Jarosza jednak nie potrafili tego trzeciego seta dograć. Tak, świetnie zagrał Kuba Jarosz, nieco gorzej, żeby nie powiedzieć, że dość przeciętnie Rafał Szymura. I to też na pewno Wiśle Bydgoszcz pomogło, ale tutaj może taki mały plusik dla ekipy Przemysława Michalczyka na pewno trzeba dać, bo po prostu oni ku zaskoczeniu, nie wiem, przynajmniej może, przecież ja wiem, czy to jest takie zaskoczenie, no wiecie, cały czas przegrali wszystkie mecze, jak do tej pory, no ale te 3 punkty są w tabeli, no a Będzin ma 0, tak, więc wydaje mi się, że mały plusik, bo po prostu oni chyba wykorzystują maksa z tego potencjału, dość agresywni na zagrywce, jak ta zagrywka im siedzi, to mogą urywać punkty właśnie Katowicom tego świata i właśnie to zrobili w tej kolejce. To nie wiem, czy jeszcze macie coś do dodania na temat. Do tej pory trochę brakowało skuteczności skrzydłowych, mam wrażenie, że Bydgoszczy. Akurat te mecze z Katowicami, cała trójka i Urbanowicz i chyba tam tak Peszko i atakujący Stern zakręcili się w okolicy 50%, więc jeśli takie coś by się udało utrzymać, to przy dobrym wykorzystaniu środkowych pewnie to będzie jeszcze nieraz niewygodny rywal i trzeba będzie podejść zupełnie poważnie do tego spotkania. A to zasługa Piotra Lipińskiego jest. Bo na początku sezonu grał Radosław Gil, a teraz już zaczął wszyscy wychodzić Piotr Lipiński. Stary, ale jary Piotr Lipiński. No i takie były wyniki tej szóstej kolejki. Szósta kolejka w zasadzie jeden tiebreak, poza tym wszystkie spotkania rozstrzygnięte za 3 punkty.
nie było jakoś bardzo dużo emocji chyba tej kolejce. Tak w porównaniu do tych poprzednich, gdzie faktycznie tam mówiliśmy o tych wystrzałach, wybuchach, no to ta kolejka była dość spokojna. Było parę tam elementów układanki, które na pewno nam się podobały bardziej, były takie, które podobały się mniej, a tymczasem przejdziemy do, powiedzmy, siódemki kolejki, tak? Czegoś, co już jest stałym elementem naszego odcinka. Szósty set. No to siódemka kolejki. Mówiłem, że kolejka w sumie taka niezbyt porywająca, no to kogo z tej niezbyt porywającej kolejki byście wyróżnili jako atakujący? Łukasz Kaczmarek. I potem trochę niżej, myślę, że wybrałbym do drugiej szóstki kogoś z pary Filipiak i Jakub Jarosz. Filipiak. No może być, myślę, że może być. Myślę, że też Filipiak i takie pojedyncze akcje, jakie się rzucały w oczy, to jego pojedyncze bloki, w sumie 5 punktowych bloków zaliczył. Dokładnie. Tak, no ani Janek Król, ani no Michał Filip, bardzo dobry też mecz, no ale... Trochę znika ta jego dobra postawa w, powiedzmy, no, to dość beznadziejnej postawie reszty drużyny. No dobra, czyli co, Kaczmarek do pierwszego składu i Filipiak do drugiego, tak? Tak. Okej. Okay. Tak, ale też z wyróżnieniem również Jakub Jarosz. Rozgrywający, Kampa i Blizzard? Tak. I w jakiej kolejności? Myślę, że Kampa na początek, a do drugiej szóstki Bentonutti. To Newtti. Jak dla mnie. Okej, okay, dobra. Kuba? Kampa do pierwszej szóstki, widząc ich problemy i to, że Kampa też nie grał jakoś super w poprzednich meczach, widać tutaj doceniając progres, a tak... Blizzarda widziałem na żywo i dużo czerpię od starszego kolegi. Z drugiej strony Zaxa grała z trudniejszym rywalem, ale ja bym postawił na Blizzarda, bo chciałem też go docenić. Dobra, no to ja rozstrzygam Blizzard. Też Blizzard Toniutti jeszcze nagród będzie pewnie od nas otrzymywać więcej, a znaczy to Blizzard też, to tam w sumie nie jest to żaden argument, no ale ja akurat Blizzarda doceniam za tę, powiedzmy, poza rozgrywającą aktywność. Dokładnie. Więc tym... W sumie jeszcze mi się teraz jeden argument nasunął, bo bardzo wyeksponowany w meczu Warszawy z Zaxu był Bartosz Kwolek, a akurat w tym meczu z Radomiem on dostał chyba tylko jedną piłkę więcej niż Tilly, więc aż tak bardzo Blizzard na tym Kwolku nie jechał, mówiąc obrazowo, że to nie był jego taki koń pociągowy, tylko postarał się znaleźć trochę siły w ognia w innych kolegach z zespołu. No to, dokładnie, no to mamy Kampę w pierwszym składzie i Blizzarda w drugim składzie. Przepraszam bardzo. Na przyjęciu no Szymon Jakubiszak. To taka postać, która no, udźwignęła to, że tego Pawła Halaby nie było i moim zdaniem on się zaprezentował bardzo, bardzo dobrze. I Kamil Semeniuk, to takie dwie postaci, które mi się nasuwają od razu, tak? A jeżeli chodzi o pozostałe, to... Julien Linel, myślę? Tak, może jeszcze Julien Linel. Mika? No i właśnie Mateusz Mika. To też bardzo, bardzo dobry mecz. No, on chyba bez pomyłki, bez ani razu nie został zablokowany. Chyba też nie wiem, czy jakąkolwiek pomyłkę w ataku miał, przytrzymał przyjęcie. No to jak wspominaliśmy, no, on trzymał Olsztyn w grze. Więc do pierwszego składu go nie dam, bo Olsztyn przegrał, ale jeśli chodzi o ten rezerwowy, to jako też wyróżnienie za też powrót do zdrowia i za powrót do formy, to Mateusza Mika ja bym widział. Jakubiszek dlaczego? 14 na 19? W ataku, 3 bloki, także nie ma w ogóle wątpliwości. Semeniuk bardzo podobnie w ataku i 3 asy, także i zmiana no rewelacyjna, także ja tutaj bym nie miał wątpliwości nad podstawową dwójką. Co do rezerwowych, no to Linel, jego wejście, które dało dużo Jastrzębiu, no i chyba tak ciężko szukać kogoś innego poza Miką, no bo też chcemy go też docenić trochę za ten powrót. No bo tak czy Kamil Semeniuk zaliczył mecz, w którym nie dał się zablokować, nie zrobił błędu w ataku, ale Mateusz Mika dokładnie tak samo, bo też to zdążyłem sprawdzić, także obaj się w ataku spisali bardzo dobrze, no ale wydaje mi się, że do pierwszej szóstki wskoczyłby dla mnie Kamil Semeniuk i Szymon Jakubiszak, a no parę i... rezerwowych, ci, o których mówiliśmy, czyli Mateusz Mika i Julien Linel. No ja się zgadzam z takim werdyktem. Środkowi Andreas Takwam, 7 bloków, tak. Ściana nie do przejścia dla AZS tak, Olsztyn. Tak. Jurek Gładyr? Nie, może bardziej grałem Weigras. 12 na 14 Weigras. Myślę, że obaj, bo akurat MVP został Weigras, a ja bym dał jednak Gładyrowi. Więc pytanie, czy może warto obu wstawić do naszej drużyny kolejki. Może nie do pierwszej, ale... Czy macie kontrkandydatury? No bo tak, Weigrasa na pewno bym właśnie wrzucił. Się u mnie pojawia trochę problem z czwartym. Patryk Niemiec. Tak właśnie chciałem powiedzieć, że Patryk Niemiec.
Okej, okay, a dobra, tak się zastanawiam jeszcze, tak próbuję przywołać z pamięci. No bo tak, Piotr Nowakowski na pewno nie, bo to był dużo słabszy jego mecz w Strzelce. Nie. Mhm. Środkowi Zaksy mi się wydaje, że jakoś znacząco w tym meczu... Skrzekochanowski super... dobrze zaczął, ale... Ale 0-3. Smith miał 6-6 w ataku, ale... No i zagrywką robił swoje, ale bez bloku, także chyba nie ten mecz. Wiśniewski podobny, statystyki wiem, że miał. Ale to jak oglądałem ten mecz, to nie miałem wrażenia, że środkowi jakąś kluczową rolę w tym, rolę w tym meczu odegrali, jakąś przełomową. Dobra. Raczej bym pominął. Dobra, czyli Takfam z... Weigrasem? Takfam z Weigrasem i no i Gwader Niemiec. Mhm. Moim zdaniem. Dla mnie bo po prostu środkowi Jastrzębia zrobili... Bartosz Szpilka powiedziałby, że zrobili dziecko środkowe w zawiercia, więc nie mogłem się powstrzymać, żeby użyć tego sformułowania. Libero. I pozostali nam libero i tutaj nie wiem, jakie kandydatury macie. No ja mam Filipowicza, bo... Damian Wojtaszek i Paweł Filipowicz, tylko nie wiem, kto pierwszy, ale sądzę, że Damian Wojtaszek. No dobra, no to ja stawiam też na Damiana Wojtaszka. Damian Wojtaszek. No, czyli mamy tę naszą podstawową siódemkę, a w tej podstawowej siódemce mamy i teraz postaram się przywołać na rozegraniu Kampa. Tak. Zgadza się. Na atakującym Łukasz Kaczmarek. Tak. Dwójka środkowych to Andreas Takham i Graham Weigras. Tak. Na przyjęciu mamy Szymona Jakubiszaka Kamil Semeniuk i jako libero Damian Wojtaszek. I znowu jesteśmy w limicie tylko trzech obcokrajowców. I zmieściliśmy też kogoś w Suwałk. Dokładnie. I bardzo się cieszę, no bo po prostu też... No jakoś... do pierwsze szóstki, tak, a drugie szóstce, libero, no to skoro o Suwałkach mowa, to Paweł Filipowicz, rozgrywający drugi Antoine Brizard, atakujący Bartosz Filipiak, przyjmujący Mateusz Mika, Julien Linel i na środku Juri Gwader i Patryk Niemiec. Jak zwykle w limicie. Więc ale to też chyba dobrze świadczy o polskich zawodnikach i dobrze świadczy to też o tych zagranicznych, bo oni po prostu są wartością dodaną, dokładnie, jak się okazuje, do naszych drużyn plus ligi. Okej, no to niech wybrzmi Kaszanka. To otwarte pytanie. Macie jakiś pomysł? Bo ja nie. Znowu, jakoś tak po prostu nuda. Nie ma jakichś tam czerwonych kartek, nie ma kontrowersji sędziowskich. No jedyna kaszanka, która mi przychodzi do głowy, no to po prostu zwolnienie Roberto Santiliego, tylko że ja nie wiem w sumie, czy to kaszanka bardziej trenera, czy to prezes trochę się pospieszył. No, czas pokaże, tak? Ale to jest bardzo naciągane, więc możemy odpuścić i stwierdzić, że tej kaszanki po prostu nie ma. Myślę, że można to odpuścić, tym bardziej, że jak zawsze w takich sytuacjach nie wiemy wszystkiego, może niekoniecznie chodziło tu o wyniki, zwłaszcza, że został zwolniony po dwóch wygranych meczach, a czasem tak po prostu bywa, że coś między trenerem a zespołem się wypala i to był może dobry moment na zmiany. Więc tak jednoznacznie bym tego nie oceniał negatywnie. No dobra, no to nie ma kaszanki, ale jeszcze raz posłuchajmy kaszanki. Mój ulubiony moment. No, to mam nadzieję, że nasi słuchacze nie przesuwają tylko, żeby w panice szukać tej kaszanki, żeby tylko posłuchać sobie hymnu Ligi Mistrzów i hymnu kaszanki i mam nadzieję, że trochę satysfakcji daje im też słuchanie pozostałych części odcinka. No a jeżeli chodzi o pozostałą część odcinka, no to jeszcze kolejka siódma nam pozostaje, no bo już nie będziemy oddzielnego odcinka nagrywać dla kolejki siódmej. Więc no my już w tym momencie nagrania wiemy, że w tym pierwszym meczu Aluron Virtus IMC zawiercie 3-0 wygrywa ze Ślepskiem Malów Suwałki. Tutaj Kuba i ja trafiliśmy, no powiedzmy to, że zawiercie wygra za 3 punkty, no a Filip trafiłeś w typerze, który umieściliśmy na Twitterze, 5 punktów, więc gratulujemy. Pozostałe spotkania i tak może w takim naszym stylu tradycyjnym, który już przyjąłem gdzieś tam w poprzednich meczach, już naszych typów przywoływać nie będziemy, bo one są na Twitterze i też z głowy chyba ich w 100% nie pamiętam, żeby nie było jakichś tam manipulacji z naszej strony. No ale dobra, to może po jednym zdaniu, czy po jednym, dwóch zdaniach na temat każdego ze spotkań. Cerra Enea Czarni Radom Jastrzębski Węgiel. Cerra Enea Czarni Radom Jastrzębski Węgiel.
Tutaj dużo będzie zależeć od tego, w jakim składzie zagrają Radomianie, ale sądzę, że tutaj będzie już powrót do podstawowej szóstki. Zmieni się też hala. Radomianie po słabym meczu w Warszawie zagrają ponownie u siebie, gdzie, tak można powiedzieć, chyba napędzili trochę strachu Zachsie Kędzierzyn-Koźle, chociażby w pierwszym secie, gdzie prowadzili 24-22. Trochę zabrakło skuteczności ataku Radomianom, więc sądzę, że jeżeli chociażby udałoby się takie spotkanie Michałowi Filipowi powtórzyć, jak zagrał w Warszawie, no to nie musi to być jednoznaczny wynik tego meczu, że Jastrzębie będzie jakimś super wyraźnym faworytem. Sądzę, że Jastrzębianie ten mecz wygrają, ale to będzie długi mecz i trudne warunki Radomianie postawiły. Dla mnie to zwycięzcami będą Jastrzębianie, ale to nie będzie jednoznaczny czy też jednostronny mecz. Okej, no a ja z chęcią się przekonam, czy to zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla w poprzedniej kolejce było przypadkowe, czy może leży za tym coś więcej. PGS Krabbeł-Chatów, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa. Kontynuujemy ten cykl zmagań. No, chyba kandydatów do medalu, jednych z najgłówniejszych. No i jak uważacie? Wiesz co, no... Mecz w hali i energia, tak? Więc mecz wyjazdowy dla Warszawy. Czy to jest dla nich teraz jakaś różnica? Ja mam wrażenie, że oni są mega naładowani i się udało te problemy załatwić. Wczoraj nawet integracja, chyba jakieś gotowanie wspólne, no ale tam abstrahując już od kwestii drużyny i takiej mentalności, no to dużo jakości jest w tej chwili w drużynie i jestem ciekaw, na ile drużyna z Bełchatowa, jakim składem w ogóle wyjdzie, bo to jest dla mnie pierwsze pytanie po meczu z Zaksą. Chyba Mariusz Wlazły i nie wiem, czy nie wyjdzie też właśnie para Ebadipur-Szalpuk. Jeżeli uda się komuś złamać Warszawę na zagrywce, no przy Ebadipurze w swojej hali i Mariuszu Wlazłym to jest możliwe, i Kochanowskim to jest, myślę, że to jest możliwe, no to Bełchatów ma szansę. Pytanie, czy to jest możliwe tak naprawdę, no bo to, że sobie debatujemy, to jest jedno, a jak to będzie jutro wieczorem, to się okaże. Ja prorokuję długi mecz, ale myślę, że Warszawa będzie nadal niepokonana, ale straci punkt. No to jak gdzieś tam też w tych moich typach na Twitterze tutaj wieszczę niespodziankę. W sensie, no Warszawa straciła punkt z Zaksą. Jasne, no to nie możemy tego jakichś takich znaków równości czy powiedzmy tworzyć, czy powiedzmy ciągów logicznych, że jeżeli Zaksa przegrała z Warszawą i wygrała ze Skrą, to Warszawa powinna wygrać ze Skrą. To tak nie działa, ale no wierzę, znaczy wierzę. No myślę, że PGS Krabbeł-Chatów może ten mecz wygrać, a na pewno wierzę w to, że zdobędzie punkty. A Sekory sobie grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn-Koźle. To może dla ciebie, Filip. Czego się spodziewasz, czego oczekujesz po tym meczu? Czy logika podpowiada, że Kędzierzynianie spokojnie to spotkanie powinni wygrać? No jedyna szansa dla Rysowi to po prostu zagranie najlepszego meczu w sezonie i musi to być, oprócz tego, że najlepszy dotychczasowy, to po prostu mecz bardzo dobry. Na pewno w zagrywce musieliby grać znacznie lepiej niż grali do tej pory, bo mi się wydaje, że to jest jedna z głównych słabości tego zespołu, że w zagrywku nie jest w stanie zrobić wystarczająco dużych krzywdy na wystarczająco dużym dystansie. A że Zachsę da się w przyjęciu złamać, pokazało ich spotkanie z Warszawą chociażby, ale nadal dla mnie Rysowia nie pokazuje dotychczas nic takiego, co mogłoby Kędzierzynowi zagrozić, dlatego postawiłem 3-1 dla Zachsy i będzie to bardzo trudne spotkanie dla Rysowi. Wiesz co, ja podobnie postawiłem 3-1 dla Zaksy, natomiast tam widziałem fajne fragmenty na Twitterze zastanawiające się, czy Plusliga jest jak Ekstraklasa, no bo gdyby to była Ekstraklasa, no to wszystko by prowadziło do tego pokrętnie, że to by grałby zespół z Rzeszowa. Z drugiej strony nasza chyba liga siatkarska jest bardziej logiczna. No znaczy siatkówka jest chyba bardziej logiczna niż piłka nożna, tak co do zasady. Trudniej jest udowodnić swoją wyższość, nie wiem, strzelając jednego przypadkowego gola, tylko trzeba tych akcji wykonać więcej, no ale w zeszłym sezonie dokładnie. Rysowia przyjechała do Kędzierzyna-Koźla i wygrała, prawda? Gdzie nikt się absolutnie tego nie spodziewał. Jest jakiś patent chyba. Tak, to był mecz rewanżowy, a z kolei chyba, jak dobrze pamiętam, to w pierwszej rundzie fazy zasadniczej z kolei Rysowia miała piłkę meczową w górze i tego nie wykorzystała, wygrali Kędzierzynianie. Nie wiem, nie widziałem takiej informacji, co stało się Zbigniewowi Bartmanowi, ale chociażby no w dalszym ciągu jakieś problemy kadrowe Rysowi się przytrafiają, więc no, w ciężkim położeniu Rzeszowianie na pewno. GKS Katowice, MKS Będzin, kolejne spotkanie. MKS Będzin w końcu zaczyna grać z tymi drużynami, o których chyba można było powiedzieć, że są na ich poziomie. No i chyba wszyscy bez wyjątku postawiliśmy na to, że Będzin te punkty pierwsze z Katowicami zdobędzie. Katowice chyba po tym takim początkowym okresie takiego rozpędu i właśnie tej takiej
jazdy trochę na tym, że byli po prostu bardzo mocno zgrani i po prostu na tle innych drużyn mieli do dyspozycji tak naprawdę wszystkich graczy, no to już się, ten benefit się już skończył i tutaj zaczyna się po prostu walka, wyszarpywanie punkt za punkt. I Katowice te punkty wyszarpują, no i cały czas nie mogą się doczekać, żeby zwyciężyć za 3 punkty, no i nie sądzę, żeby to był ten mecz. Wiesz, co mnie zdziwiło, że wyszedł Maciej Fijałek, a nie Jan Firlej w Bydgoszczy. Jestem ciekaw, jak to będzie jutro. Fajne wydarzenie, bo też promowane wspólnie, także wydaje mi się, że czeka nas ciekawy mecz w hali w Szepionicach. Jestem ciekaw, czy poprowadzi grę w 100% Konrad Buczek, czy też dostanie szansę już debiutu Grzegorz Pająk na dłuższym wymiarze czasu. Ale tak prognozowaliśmy chyba wszyscy, że będzie, zdobędzie punkty. Ja prognozuję osobiście, że tych punktów zdobędzie 2, zwycięży po 6 tiebreaku Katowic 3-2 będzie. No i... Dużo tych tiebreaków, dlatego ja postawiłem 3-1 akurat dla Będzina. Trep Gdańsk, BKS Wisła, Bydgoszcz. Myślę, szybkie, że 3-0. 3-0. Myślę, że Gdańsk 3-0. Jest, że Gdańsk jest po prostu zbyt dobrze poukładany. No i właśnie nawet jak to, że ta Katowice na wyjeździe wygrały z Bydgoszczą 3-2, a nie zagrały idealnego meczu, to tutaj Gdańsk podejmuje Bydgoszczan u siebie i stawiam na 3-0. Tak, tylko szybko ważny mecz Bartka Filipiaka, bo tak naprawdę kroki stawiał Bydgoszczy. Jestem ciekaw, jak będzie zmotywowany. Myślę, że MVP się szykuje dla niego. No, w poprzednim meczu z Kuprą Lubin to MTV MVP miał. To w zasadzie dlaczego tej nagrody MVP miałby nie dostać teraz Bydgoszczą. No i Nykpol AZS Olsztyn, Kuprum Lubin. Kuprum podobnie. Z raz na jakiś czas zdarza im się zagrać mecz, w którym wszystko im wychodzi i wtedy te punkty zdobywają nawet z tymi najlepszymi, ale myślę, że AZS Olsztyn, no nie szedłbym w jakieś bardzo daleko idące wnioski po tym meczu w Suwałkach. Ten mecz im nie wyszedł. Hadrawa nie zagra drugi raz takiego słabego meczu. Żeliński nie zagra drugi raz takiego słabego meczu. Ja stawiam tutaj 3 punkty dla Olsztyna. Ja też, a mi się wydaje, że widzimy panu Żeliński Mika po raz pierwszy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli ta para będzie im kolokwialnie żarło, no to ja widzę tutaj ogromny potencjał, żeby powalczyć nawet o miejsce w 6, 5, no jeżeli, w rundzie zasadniczej. Jeżeli Paweł Wojcki w te tryby olsztyńskie nie nasypie piasku. Okej. Okay. Właśnie, bo kolejne słabe spotkanie w akurat Pawła Wojckiego, tym razem z Suwałkami. I to powoli na pierwszy plan wysuwa się jako chyba główny problem właśnie olsztyńskiego zespołu, ale wracając do meczu z Lubinem, to postawiłem 3-1 trochę na takiej samej zasadzie, jak dzisiaj się przekonaliśmy, że słaby mecz Zawiercia w piątek nie musi oznaczać słabego spotkania tego zespołu już we wtorek, bo akurat bez seta sobie Zawiercianie poradzili z Suwałkami i sądzę, że tutaj podobnie będzie w Olsztynie, dałem wynik 3-1. No i mamy to, 7 kolejka plus ligi, opisana, zapowiedziana, przewidziana przez nas, o 6 kolejce i trochę też o 5 kolejce, czy może nie o 5, a o tych meczach zaległych, środowych, czy też rozegranych awansem też wam opowiedzieliśmy. To teraz panowie, chyba o kolejce 8 chyba już mówić nie będziemy, no bo nie wiemy, co się wydarzy w środę, więc myślę, że sobie po prostu odpuśćmy. Nie wiem, czy uda nam się nagrać w międzyczasie kolejny odcinek. Raczej wątpię, dlatego po prostu też możemy opowiedzieć, że w weekend jakie mecze się odbędą i możemy na tym zakończymy odcinek. Już tutaj może bez komentowania. Kolejka 8 to tak, Ślepsk Malów Suwałki z Kuprum Lubin, BKS Wisła Bydgoszcz z AZS-em Olsztyn, Indyk Polem AZS-em Olsztyn, MKS Będzin z Treflem Gdańsk, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle kontra GKS Katowice, Werwa Warszawa Orlen Paliwa z Asseco Resowią Rzeszów, to może się panowie spotkamy we trójkę. Filip dojedzie z Rzeszowa i będzie okazja, żeby porozmawiać. Tak, przed 8 kolejką pewnie nie nagramy nic, ale prawdopodobnie uda się nagrać coś w trakcie tej kolejki, więc dokładnie. Będziemy na pewno zapowiedzi robić, a jest taki plan, żebyśmy się właśnie we trójkę wszyscy w Warszawie spotkali. Tak, Jastrzębski Węgiel, PGS Krabeł Chatów, Jaluron Virtus IMC Zawiercie, Cerrad Enea Czarni Radom. Myślę, że kolejka się zapowiada bardzo ciekawie, no ale co się wydarzy w tej kolejce, no to już sobie odpuścimy. Poczekajmy na raz. Tak wygląda, że chyba każda kolejka będzie wyglądać ciekawie. Wątpię, żebyśmy kiedyś doszli do takiej kolejki, o której powiemy, że nie jest ciekawa. No ale to dobrze tylko. Tak, to tylko dobrze i bardzo dobrze to świadczy o tym, że ta nasza liga jest wyrównana i wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie sportowym. No i cóż, udanej 7 kolejki. Wszystkim wam, drodzy słuchacze, życzę Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Dzięki.